olbrzymi zaszczyt, że moi rodzice zostali wyróżnieni. Dni ziemi sianowskiej są już 27. Wiele inwestycji, w tym inwestycje takie, które mam nadzieję, że ułatwią życie mieszkańcom. Przygotowaliśmy ofertę wakacyjną. Witam serdecznie wszystkich na uroczystej sesji. Dni Sianowa rozpoczęła nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Nadzwyczajna dlatego, że tryb jest troszeczkę inny i nie ma tych elementów, które zazwyczaj na normalnej sesji być powinny, ale to właśnie dlatego, żeby podkreślić jej uroczystość. A uroczysta jest dlatego, że nadajemy honorowe obywatelstwo dwóm osobom, ale jako jedno honorowe obywatelstwo. To małżeństwo państwa Trzeciak, pan Kazimierz, lekarz powojenny sianowski, i pani Leokadia Sianowska, pielęgniarka. No, piękna tradycja sianowska, bo można powiedzieć, że z ręby służby zdrowia. Nie był może pan Kazimierz pierwszym lekarzem w Sianowie, ale tym, który stworzył służbę zdrowia prawie że od zera w Sianowie, działał też tutaj regionalnie. Pani Leokadia go bardzo mocno wspomagała, działała też społecznie. Ale chyba jeszcze jeden ważny element, o którym przyznam szczerze, wcześniej nie wiedziałem, ale jak zaczęliśmy pomysł realizować na nadanie honorowego obywatelstwa małżeństwu państwa Trzeciak, okazało się, że pan Kazimierz ma też piękną kartę akowską w czasie wojny, więc tutaj dochodzi jeszcze taki element bardzo, bardzo patriotyczny i z tego bardzo się cieszę. Oraz w działalności społecznej nadaje się Kazimierzowi Trzeciakowi i Leokadii Trzeciak honorowe obywatelstwo gminy i miasta Sianów. Dla mnie to olbrzymi zaszczyt, że moi rodzice zostali wyróżnieni. To był wspaniały, mądry człowiek. To była kobieta, no nie ma słów, nie mówiąc o panu doktorze. Pani Lodzia była bardziej wylewna. Była taka bardzo ciepłą kobietą. Pan doktor zawsze widział nas, jak my tam popołudniami, bo naszym obszarem zabawy był park, nasze ogródki. Ciągle, jak nie rzeka, to rowią, zawsze tam nam groził, że tam zawsze przyjdziemy z matką. Ale jedna rzecz, co z tego była dobra. Nigdy nas do mamy czy do taty nie wydał, że tam czy tam nas widział. Ciągle chorzy byliśmy tam gdzieś, poszłeś na zaszczyt czy tego. Nigdy nas nie wydał. To było rodzina, małżeństwo, które o każdej porze dnia i nocy służyła swoją pomocą. Ta inicjatywa jest inicjatywą oddolną, inicjatywą mieszkańców. Wniosek podpisany przez ponad 60 osób, więc nie tak, że wymyśla sobie ktoś, kto akurat teraz może decydować, ale decydują o tym mieszkańcy i z tego też się cieszę. Sianów do tej pory miał 4 honorowych obywateli. Trzy osoby to są księża, jedna osoba to jest cywilny ksiądz, mogę tak powiedzieć w żartach, ale też artysta Bolesław Kurzawiński, dlatego cywilny ksiądz, bo długoletni kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Teraz to będzie 5 honorowy obywatel, nie 5 i 6, ale to jest 5 nadanie, natomiast myślę, że nie ma tych obywateli za dużo, bo to są osoby naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak jak tu nasi lokalni kapłani, czy jeden z kapłanów, ksiądz Dudkiewicz, który był, można powiedzieć, inicjatorem i założycielem ogólnopolskiego ruchu hospicyjnego. Są na tyle ważne osoby, że można być dumnym, że są honorowymi obywatelami. Trudno ocenić pracę i zasługi rodziców. To najlepiej chyba mogą powiedzieć ludzie, którzy żyli w tych czasach, gdy moi rodzice pracowali dla zdrowia, poprawiając zdrowie ludzi tego miasta. Dni ziemi sianowskiej są już 27. Trzeci raz w takiej bogatej formule, a pierwszy raz, bo co roku udaje nam się coś dołożyć, pierwszy raz mamy prawdziwe wesołe miasteczko. Dwa tygodnie temu Sylwia Grzeszczak zdobywała nagrody w Sopocie, tydzień temu zdobywała nagrody w Opolu, a trzeci tydzień to Sianów, więc chyba rewelacyjny moment do przyjazdu Sylwii Grzeszczak do Sianowa. Ale przecież jest też Liber i Natalia Schroeder, też już gwiazdy
ogólnopolskie, libero od wielu, wielu lat. Natalia Schroeder to młoda gwiazda wschodząca. Wszyscy ci artyści mają na YouTubie miliony wejść, więc wiadomo, że są bardzo, bardzo popularni. Nawet Sylwia Grzeszczak w dziesiątkach milionów przy niektórych piosenkach. Niedziela to są dwa świetne kabarety, bo formacja Szatle i kabaret Młodych Panów, Raga Faja Koszalińska, świetny zespół. Do tego uzupełniamy to naszymi artystami, czy to taniec, czy to śpiew, czy to aktorstwo. Żeby wygrali im dopingować. Trzeba wziąć tą zapałkę, żebyśmy mogli pokazać, że jesteśmy the best, że coś potrafimy. Kibicujemy swoim zawodnikom, kibicujemy! Konkurencje są za każdym razem różne. W zeszłym roku było dojenie kozy, dzisiaj w tym roku jest quiz wiedzy, ponieważ zawodnicy są różni i niektórzy narzekali na przykład, że były zbyt sprawnościowe i wygrywała drużyna, która była najbardziej sprawna fizycznie, więc w tym roku konkurencje zostały troszeczkę urozmaicone. No niestety trzy drużyny nam nie przyjechały. Mamy 5 konkurencji, w tym roku jest to bieg w gumofilcach, quiz wiedzy ogólnej o gminie Sianów, rzut wałkiem do celu, które panie wykonywały, właśnie odbywający się teraz bieg farmera na trzech nogach i ostatnią będzie pokaz mody lat 60. Gratulujemy przede wszystkim. Dla tych, którzy nie wiedzą, zapałki pozostają w Maszkowie, bo właśnie w ubiegłym roku oni zgarnęli pierwsze miejsce, a więc zapałki w tym roku nie zmieniają właściciela. Dokładnie, to jest całość, tu mamy wejście.
wiele inwestycji, w tym inwestycje takie, które mam nadzieję, że ułatwią życie mieszkańcom na co dzień. Teren przy przychodni zdrowia z przodu z takimi starymi ciągami pieszymi. Nawet nie można powiedzieć, że to są chodniki wprost, chociaż się po nich chodzi, ale są stare płyty albo wylewki betonowe. W tym roku w ciągu półtora miesiąca, bo już jest wybrany przetarg wykonawca, wyremontujemy. Dodamy do tego kilka takich elementów edukacji dziecięcej, takich zabawek, bo w przychodni przecież też najwięcej oprócz osób dorosłych to jednak korzystają dzieci, chore dzieci z mamami, więc przed przychodnią, szczególnie jak jest ciepło, będzie więcej ławeczek i będą takie zabawki, którymi dzieci mogły pobawić. Z tyłu będziemy też budowali to, na co mieszkańcy, ale też pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy Ośrodka Zdrowia, przychodni naszej, najbardziej czekają, czyli miejsca parkingowe, dodatkowe miejsca parkingowe, kilkanaście tych miejsc, więc mam nadzieję, że w jakimś stopniu ułatwimy korzystanie z tego terenu, a na to mieszkańcy czekają od długiego czasu. Chcemy też wymienić przejście, stare, archaiczne przejście w budynku, wejście do przychodni zdrowia. Chcielibyśmy je wymienić na takie, na fotokomórkę ułatwiające wejście, czy to mamom z dziećmi, czy to osobom starszym, czy też osoby, które mają pewne utrudnienia w ruchu, więc to jest to, na co mieszkańcy też czekają, wielokrotnie nam zwracali uwagę. Ale tych inwestycji jest o wiele więcej. Zagospodarowujemy Centrum Węgorzewa. Nie za wiele mamy wsi, w których da się wydzielić takie centrum węgorzowe. Jest akurat przykładem, gdzie jest takie centrum, gdzie je możemy uporządkować i myślę, że to będzie taka piękna wizytówka jednej z kolejnych naszych miejscowości i też ułatwienie i do parkowania, i do przechodzenia, i do korzystania ze sklepu, czy ze świetlicy, które są w pobliżu. Ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, które ułatwią życie przede wszystkim mieszkańcom, ale są takim wstępem do łączenia ich w jakąś większą całość. To osieki, to kłos w połączeniu z Sianowem, to skibno w połączeniu ze Skibienkiem i Skwierzynka. Chodniki już po rozstrzygnięciu przetargu w Sieciminie jesteśmy przed przetargiem w Dąbrowie, w miejscowości Dąbrowa. Zdecydowana większość tych działań to są drogi powiatowe. Albo będziemy wydawać pieniądze gminne, albo nic się nie będzie działo przy drogach powiatowych, więc decydujemy się, że mieszkańcom pomagać. Na wiele z tych zadań dostaliśmy dofinansowanie, więc jest to odrobinę łatwiej. Z inwestycji najbardziej zadowoleni są mieszkańcy. Co się dzieje w Sianowie? Naprawdę, coś się dzieje. Przygotowaliśmy ofertę wakacyjną, podczas których dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach wokalnych, teatralnych, kulinarnych, fotograficznych, tanecznych, gitarowych. Obecnie trwają zapisy. Trzeba złożyć odpowiednią deklarację wraz z oświadczeniem rodziców o tym, że dziecko może uczestniczyć w zajęciach. Na razie jest to oferta na lipiec, ale w sierpniu na sianowskie dzieci również czeka mnóstwo atrakcji. Część zajęć artystycznych i teatralnych będzie się odbywało w ogrodzie, bo chcielibyśmy, żeby on też spełniał funkcje takie edukacyjne dla dzieciaczków. W zajęciach mogą uczestniczyć prawie wszystkie dzieci. Muszą skończyć 6 lat i górna granica wiekowa nie jest w jakiś sposób określona. Każdy chętny na pewno znajdzie dla siebie jakąś atrakcję. Zajęcia są otwarte. Każdy w każdej chwili będzie mógł do nich dołączyć i sprawdzić swoich sił w zajęciach poszczególnych. A jeżeli okaże się, że go to interesuje, to zaprosimy go od 1 września już na warsztaty takie, które się popełniają w całym roku szkolnym. Oczywiście nie zabraknie wycieczek. Dla tych dzieci, które niestety są w troszeczkę trudniejszej sytuacji z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, dzieci pojadą do Białego Dunajca. Też dla dzieci biednych kuratorium zapewnia ponad 50 miejsc na wyjazd wakacyjny, więc pamiętamy o tych, którzy nie mogą sobie poradzić, rodziców nie stać, są w trudnej sytuacji, żeby też te dzieci zawieźć. Centrum Kultury w Sianowie może przyjąć ponad 100 dzieci. Już od 30 czerwca praktycznie co tydzień albo w Sianowie, albo w gminie będzie się działo. I ja tu mówię o takich większych imprezach, bo to będą imprezy realizowane przez stowarzyszenia na terenach wiejskich, takie tradycyjne jak chociażby Jarmark Hobbitów w Sierakowie, bardzo popularna impreza, ale to też będzie drugi raz rzędu Sfera Kultury w Sianowskim Parku. Na zdecydowanie wyższym poziomie, choć zeszły rok był fajny, ale jeszcze ciekawie będzie w tym roku. I to praktycznie co tydzień, jak nie na terenach wiejskich, to w Sianowie. A do tego dochodzą oczywiście jeszcze w znacznym stopniu jakieś pikniki i festyny rodzinne realizowane tylko przez sołectwa. Do tego
kino, kino, które będzie i u nas, i będziemy pewnie po świetlicach jeździć z kinem, więc seanse filmowe też na mniejszym ekranie, ale w kinie. Gmina na wypoczynek dzieci wyda około 80 tysięcy złotych.